Jest jeden impostor pośród nas. Są trzy opcje. Albo jestem nim ja, albo jesteś nim ty, albo są nimi LB+. Sprawdźmy! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z Among Us, czyli prezentem, który dostałem na urodziny. Od kogo? Sprawdźcie w opisie, moi drodzy. Among Us już kiedyś raz na moim kanale się pojawiły i naprawdę są spoko. Mówię tu o grze, a niekoniecznie o klockach. W sumie nawet dwa razy się pojawiły, bo przecież był taki beton jeden, który miał być klockiem, a nie był też klockiem, się okazało. Naprawdę grę uwielbiam, chociaż faktycznie chyba z 2 miesiące i w ogóle nie odpalałem. Kurczę, muszę do niej wrócić. Świetna sprawa. Widzimy tutaj z tyłu, jakie w ogóle mamy opcje. Widzimy, że jedna z naszych jest... Czekajcie, czy to nie jest inna opcja, którą miałem, albo bardzo podobną, tylko tamte chyba nie był LB. Jezu, tyle tych Chińczyków, że mi się już w głowie miesza, bo konstrukcja była podobna, ale to oczywiście niczym nie świadczy. Nasza konstrukcja, która jest tu, jest gdzieś tu umiejscowiona, chociaż akurat naklejką zastawiona, więc widzimy, że całkiem sporo bazy możemy zebrać, jeżeli kupimy więcej tych opakowań. I to ma jakiś sens, aczkolwiek oczywiście w zależności od tego, jaka jest zawartość, o czym zaraz się przekonamy. Te hipki, spoko, zawartości głowy, tandeta totalna, tutaj nie rozumiem, czemu nie zaszalano bardziej. No pewnie dlatego trzeba by tłoczyć dedykowane elementy. Pewnie dlatego, moi drodzy, instrukcja z boku. Czy ja muszę mówić, co to oznacza? Minus na starcie. No bo kurczę, instrukcje z boku są tragiczne. Tym bardziej, jeżeli nawet nie są nadrukowane zbyt dobrze. Bo tak uważam, że są nadrukowane. I zdecydowanie bardziej pewnie będę posiłkował się tym obrazkiem z przodu, niż instrukcją z boku. Jeszcze na potwierdzenie. Nie, no są naklejki. Już myślałem, że na potwierdzenie, kurde, się okaże, że jednak coś jest. No wielki dramat, że niestety to są naklejki. Bo po cichu liczyłem, że przynajmniej mamy tutaj jakieś ciekawe nadruki, które mogłyby, no minimalnie jakkolwiek tę konstrukcję ratować. No nie mamy nadruków, znaczy ratować, no wiecie, może nie trzeba będzie ratować, ale zawsze jak są nadruki, to jest to bardziej pożądane niż niepożądane. Mamy i te klocuszki, kolorystycznie wygląda to w miarę fajnie, nie powiem. Jeżeli chodzi o złożenie tych figów, jak ja to mam... Czekajcie, aha, dobra, ja to mam złożyć tak, bo widzicie, figurka jest dość ciekawa. Zapomnijcie o tym, że tak jak w grze, przepołowicie ją sobie na pół, by te kości tam tu wystawały, wiecie co, tworząc. To jest, aha, to będzie tył, tak? Aha, to, tak, no tak, bo to jest przód, no klocko załóż, skup się. WTF, kloc bardziej, a nawet klocko grał, miałem w ogóle powiedzieć, ale widzicie, jak kurde, już mną jakaś frustracja tu miota, gdy nie mogę... Jak miernota? Dobra, koniec rapowania. Gdy nie mogę jak miernota, dobra, jakoś to weszło. Weszło jakoś, nawet nie trzeba było siły, ale no kilka razy trzeba było zrobić, wiedzieliście, majtanie tym figurkiem. Wchodzi nam łapa i okej, figurka wygląda spoko, ma study na nogach, no to też jest jakby w porzo. Można ją będzie zapewne mieszać w tym momencie, w sensie w między Lego włożyć i może nawet to zrobię, jakąś fotkę na Instagrama, tu też szczelę. Brak instrukcji w złożeniu, nie jest instrukcja złożenia figurki, już z drugiej strony miałem mówić, że kurde, brak złożenia instrukcji figurki jesteś dużym minusem, ale on jest, bardziej zastanawiało mnie po prostu, jak tutaj tę czapkę włożyć i oczywiście domyślałem się, że w sposób taki, ale wiecie, nie wygląda to zbyt dobrze. Wygląda to dobrze od góry, ale... To jest zakłamanie, bo to jest raczej niżej niż z tej perspektywy. No nie wygląda to po prostu, uważam, dobrze, przez to, że tak odstaje wysoko od głowy. Natomiast sama figurka źle już nie wygląda. No faktycznie ten nadruk jest tutaj w miarę okej, ale może zostawmy sobie to do omówienia przy recenzji. Dajcie mi, ja to już zbuduję i zaraz do was wracam właśnie z wspomnianą. No i moi drodzy, konstrukcja jest już gotowa. Ja sobie tak właśnie przypomniałem, bo tak gadam, że grałem, ale 2 miesięcy już nie. Ja kiedyś prowadziłem w ogóle kanał gamingowy, na którym właśnie grałem i to z moimi widzami nawet Among Us. Kanału już prowadzić nie prowadzę, ale istnieje. Możecie nadrobić i przynajmniej zobaczyć, jak ja sobie tam radziłem. A teraz zobaczmy, jak radzą sobie te klocki. Figurka już była i figurkę nawet zachwalałem. Nie jest źle. Jej ruchliwość jest ok i pomimo początkowych problemów z jej ułożeniem, naprawdę jest ok i nawet widzę ją koło jakichś innych Lego, mówię w jakimś zdjęciu i naprawdę nawet
nawet tej kolorystycznej różnicy nie byłoby widać. Kolorystycznej różnicy miałem się trochę czepiać między zdjęciem a oryginałem, ale w sumie aż tak źle nie jest. Co to w ogóle jest? Przypuszczam, że to jest, wiecie, ten motyw, gdzie śmieci wyrzucamy, bo jakby, no chyba to stawa echa od tego, żeby otworzyć, wiecie, lukę i by te śmieci wyleciały, tak mi się wydaje. Tutaj właśnie ostrzeżenie, żeby człowieka z tym jeszcze nie wyssało, to się przecież mogło zdarzyć gdzieś tam przy impostorze. Ta wajcha natomiast mnie trochę boli, bo ona bardzo łatwo wypada, właściwie nie trzyma się w ogóle. Jak jest pionowo, jest ok, ale lekko tylko weźmiemy ją w dół i ona potrafi niestety stąd wypaść. I to jest trochę złe. Dobre jest natomiast tu połączenie. Widzimy, że faktycznie jest to stworzone po to, by sobie z kolejną część tutaj dołączyć. Oczywiście tą oto tą metodą. Dodatkowo, że to będzie zginalne, będziemy mogli sobie tym manipulować i tworzyć coś naprawdę fajnego. Czym jest to? Nie mam pojęcia. To przypuszczam, że to są, wiadomo, jakieś skrzynie, jakieś śmieci, które po prostu w grze są uzasadnione tym, że jak ktoś jest za nimi, no to wtedy nie widzi, co jest za nimi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest taki po prostu zapychacz. Tak jak mówiłem, budowałem to raczej z obrazka niż instrukcji, bo ta naprawdę jest raczej mało czytelna. I co ja mogę powiedzieć? Na pewno podoba mi się tutaj kolorystyka tychże elementów. Po prostu. Jest ciekawa, jest ok, nie pachnie, trąci tandetą, jest naprawdę ten sand green fajny. Ogólnie nie jest źle, jest to fajna konstrukcja. Oczywistym jest, żeby się fajnie pobawić, pewnie trzeba by kupić tego kilka, ale i nawet jedna jest spoko, kurde, nawet na półkę, a nie budowało się tego źle, nie urywa nam to nie wiadomo czego, ale po prostu jest całkiem dobrze. LB Plus, wydaje mi się, że kiedyś nie sprawiło się dobrze na moim kanale, nie sprawdziło się, ale dzisiaj naprawdę nie jest źle, nie jest, nie ma tutaj na żadnej tragedii, od przyjemne, oczywiście zależy ile to kosztowało, bo jeżeli kosztowało 8 zł, 7, to tak, ale jeżeli kosztowało już 10, 12, no to już troszkę gorzej, no powiedzmy dla mnie dycha to jest górna absolutnie, no 12 absolutnie górna półka cenowa, jaką mógłbym za to dać, główna granica, ale powyżej 12 to już chyba raczej, kurczę, nie. Nie jest źle, innymi słowy, w tym wypadku LB Plus Among Usowych, a czy jest źle na tym kanale? Też chyba nie, dlatego zostawcie subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie, nie bądźcie tym susem, nie bądźcie suspektem, bądźcie ze mną i mnie wspierajcie komentarzem, lajkiem i tak jak mówiłem, subskrypcją. Dzisiaj bardzo wam dziękuję za kolejny odcinek na moim kanale, mam nadzieję, że wkrótce widzimy się oczywiście w kolejnych, także dzięki i do zobaczenia. Bye!